Wszystko zależy od pieniędzy, bo praktycznie można każdy samochód stuningować. Po co się tuninguje? Jedni wolą, tak jak już wcześniej wspomniałem, tuning optyczny, czyli pokazać się samochodem z zewnątrz, że wygląda ładnie, jakieś tam dodatki, tudzież inne bajery w cudzysłowie. A tuning mechaniczny polega na poprawieniu osiągów samochodu. Nie musi on wyglądać wizualnie, powiedzmy, że ma jakieś dodatkowe spoilery czy jakieś inne bajery, tylko ma za zadanie poprawienie osiągów, czyli jak ktoś ma taką nutkę sportowca, jak ja to mówię, to po prostu tuninguje ten samochód pod względem mechanicznym. Tylko tam ręczny nie zaciągaj, dobra? Będzie nieuczciwie. No i bum. Ale pani się specjalnie trzymała jeszcze, nie? No. To było...